dzień dobry, witam Was w nowym vlogu. Poprzedni vlog zakończył się tak, że miałam Wam opowiedzieć parę słów odnośnie tych kosmetyków, więc do tego dotrzemy. Natomiast teraz ja jestem w ferworze walki, ponieważ zabrałam się za przeglądanie rzeczy Mikołaja. Z racji, że ostatnio znowu mi bardzo dużo powyrastał, część takich małych, jak znalazłam w ogóle jeszcze 80 rozmiar, to powystawiałam na moim Vinted, no a teraz już zobaczcie, jaką hałdę znalazłam, a to jest przeglądnięcie tylko jednej szuflady. Także niektórych rzeczy strasznie się żałuję, no nie? Bo są super i świetnie się sprawdzały i pięknie wyglądały, natomiast no niestety mały wyrósł, także czas na nowe. Właśnie jest nasza komoda i te cztery szuflady tutaj nam się spisują, żeby wszystkie ubranka przechować. Natomiast też muszę sprawdzić, czego on jeszcze potrzebuje, bo jakby nie było, jesień już za oknem pełną parą, więc jakieś cieplejsze kurtki, kombinezony, wszystko wywędruje. O, Mikołaj już pomaga. Właśnie się zabrał za kurtki. Wszystko wędruje do góry. Jestem ciekawa, czy Wy już porobiliście sobie takie porządki. Ja sama mam zamiar zdjąć dzisiaj wszystkie rzeczy ze strychu, wiecie, dynie, żeby ustroić już w 100% dom na jesień, no bo żeby mi się nie zrobiła z tego wszystkiego zima, już przejdziemy do vlogmasów. Także nie chcę tak wybiegać, chcę się nacieszyć tymi liśćmi, chociaż pogoda za oknem niespecjalnie dzisiaj zachęca, bo drugi dzień mocno pada, a Mikołaj ma wentylator w pokoju i słuchajcie, no nie ma opcji, ten wentylator musi iść, jest już chłodno wieczorem, a on musi spać przy wentylatorze. Tak się przyzwyczaił, bo to jest szum. Mogę go wyłączyć, kochanie? Ale on szumi bardzo, to ty go wyłącz, dobrze? Wyłączę, dobrze? Bo jest tutaj, będzie ziuziu. No, myśmy wczoraj odpalili farelkę tutaj i właśnie ten wiatrak rozwiał bardzo szybko się po pokoju, bo jeszcze nie paliliśmy w piecu. Krzyś dzisiaj zapalił, bo już jest bardzo, bardzo chłodno. Natomiast no, chcieliśmy to odwlec trochę w czasie, ale się raczej nie udało, no bo noce już bardzo, bardzo chłodne. No, ale tyle w ramach wstępu, bo już gadam kupę czasu. A czas zabrać się za robotę. Jest trzech gotowe i teraz przeglądamy ubranka. Chodź, przymierzysz tą kamizelkę. Chodź. To jest inne. No to będzie małe. Chodź, Mikołaj. Ubierz. Zobaczymy, czy jest jeszcze dobra. Druga rączka. Kurde, taka super, ale krótka. Wiesz? Musimy kupić większą. No nic. Na dwa razy. O nie. O nie. Jak to dobrze, że wykazałam się ogromną dozą inteligencji i kupiłam trochę dłuższe kombinezony. Nie muszę kupować w roku. To powinno być okej. Ja Mikołaja położyłam, więc mam chwilę dla siebie i dzisiaj Wam pokażę co i jak i taką szybką recenzję dam Wam produktów, które kupowałam w ostatnim vlogu. Pierwsza rzecz to demakijaż, czyli taki balsam do demakijażu. Ja to nazywam masełkiem, używam tego bardzo często. Zobaczcie, to ma taką konsystencję, jak nałożymy na dłoń, taką, no właśnie takiego masełka. Nazywa się to balsam, ale ja to mówię po prostu po swojemu. Natomiast ten balsam do makijażu świetnie zmywa makijaż, co dla mnie ważne już podczas demakijażu, oprócz oczyszczania twarzy i tarcia wacikiem po tych naszych gałach, ja mogę już robić masaż, czyli pierwszą część mojej codziennej takiej pielęgnacji wieczornej, codziennej rutyny, więc oprócz demakijażu mam wrażenie, że robię coś więcej i to mi zdecydowanie więcej daje.
Super się zmywa ten makijaż, bez problemu schodzi tuż do rzęs. Domywamy sobie wszystkie zakamarki twarzy, nie szczypie w oczy, bo to dla mnie bardzo ważne, także możecie się masować i po prostu patrzeć, co robicie. Także jeżeli któraś z Was nie miała, to bardzo serdecznie zachęcam, żeby sobie spróbować, bo naprawdę nieduża ilość wystarczy, żeby ten makijaż fajnie sobie zmyć, tą buzię już trochę nawilżyć i przede wszystkim ją poważnie wymasować. Jak mówię o masowaniu, bo nie każdy umie masować twarz dłońmi. Ja mam, obiecałam w poprzednim vlogu, że pokażę Wam kamień do masażu. Ja tutaj mam kamień również z Plafa, on jest w takim pięknym pudełeczku. I zobaczcie, ten kamień wygląda w ten sposób. On jest w takim kształcie, że już pokazuje Wam, gdzie będzie pasować i jak możecie się nim masować. Także możemy, widzicie, on wszędzie pasuje do naszej skóry. Zobaczcie. O. I jeżeli nie umiecie tych ruchów, gdzieś to jest Wam takie bardzo odległe, obce, nie po drodze i nie możecie tego obczaić, to taki kamień bardzo fajnie pomaga w tym masażu. Zobaczcie, tym się naprawdę super robi dodatkowo. On jest chłodny, więc ma takie działanie kojące wręcz i możecie sobie bez problemu całą buźkę tym wymasować. Zobaczcie. Ja to robię dłońmi, ale bez problemu możecie robić to również kamieniem. Dlaczego ja tak naciskam na ten masaż twarzy? Słuchajcie, widzicie moją buzię aktualnie i mi masaż twarzy dał niesamowicie dużo i będę Was do tego namawiała. Jesteście w stanie zmienić ten owal twarzy, podkreślić żuchwę, kości policzkowe, zliftingować sobie oczy. Naprawdę, tylko trzeba być regularnym. Ja to robię po prostu w łóżku, oglądając TV na wieczór. Więc jeżeli chcecie zadbać, nie chcecie iść do kosmetyczki, albo nie macie na to kasy, albo nie jesteście przekonane, to warto zadbać w taki sposób od siebie. Ten kamień, ja tutaj już nie mam tej instrukcji, natomiast w tym kamieniu jest instrukcja, jak masować i w których punktach, jak układać ten kamień. Robicie to dość mocno, ale jest to niesamowicie przyjemne. Dodatkowo ja masuję jeszcze twarz mojego Krzysia, więc oboje mamy z tego ogromną korzyść. I przede wszystkim to też może być fajny pomysł na prezent dla siebie samej lub dla kogoś, dla mamy, siostry, przyjaciółki, bo te kamienie są naprawdę pięknie pakowane i ja jestem zdecydowanie bardziej zwolenniczką właśnie tego typu kamieni. Niestety to jest mój trzeci, ponieważ dwa mi spadły. No i kamień ma to do siebie, że się... Więc ja jestem bardzo dużą zwolenniczką mimo wszystko tego typu kamieni, nie tych rollerów. Te rollery też są fajne, natomiast mam wrażenie, że zdecydowanie więcej jesteśmy w stanie wypracować właśnie takim kamieniem, a to będzie taki jakby pierwszy krok do ćwiczenia naszej twarzy, ponieważ ten masaż ma na celu pobudzić mięśnie na naszej twarzy. To nie jest tylko takie wygładzenie, tylko po prostu masujemy wszystko, żeby te mięśnie zacząć uruchamiać. I to jest bardzo ważne. Dzięki temu po prostu nie będziecie się starzeć. Albo zahamujecie te procesy, albo wręcz odbijecie się od tego, co macie teraz i zliftingujecie sobie twarz. Tutaj mam to, co testowałam i mam to pierwszy raz u siebie. Jest to taki olejek, bardzo wydajny olejek. No nie wiem, czy to jest olejek. No booster z kurkumą i witaminą C. Po pierwsze, teraz jest idealny okres na rozpoczęcie terapii retinolem, zaczęcie używania w codziennej pielęgnacji witaminy C, ponieważ słońce jest niżej, a witamina C czy retinol nałożone na naszą twarz są bardziej wyczulone na takie intensywne promienie UV. Gdy słońce jest niżej, to słońce już tak nie opala. Ono jest po prostu delikatniejsze, tak wiemy. Dlatego suplementujemy na przykład witaminę D, bo tego słońca w ciągu jesieni, zimy mamy mniej. Dlatego fajnie jest zacząć przygodę z retinolem, witaminą C w tym okresie, ponieważ nie będzie takich skłonności do przebarwień i tak dalej, i tak dalej. Zawsze możecie o tym poczytać, natomiast ja zaznaczam, że tak, to jest teraz najlepszy okres, żeby wdrożyć to wszystko. Przede wszystkim ten produkt ma w sobie antyoksydanty. Co to znaczy właściwie? O co chodzi z tymi antyoksydantami? W naszej skórze pojawiają się wolne rodniki. One są odpowiedzialne za metabolizm komórek. Ten metabolizm powoduje starzenie się tych naszych komórek. Natomiast antyoksydanty mają w sobie umiejętności do zahamowywania i zatrzymywania tych wolnych rodników. Dlatego warto sprawdzać, czy w Waszych kosmetykach te antyoksydanty się znajdują. Tutaj mamy coś takiego. To jest serum dwufazowe z ustabilizowaną formą witaminy C. Przywraca młodszy wygląd cery, dodając jej promiennego blasku. Witamina C w połączeniu z olejem ze słodkich migdałów i witaminą E rewitalizuje zmęczoną skórę oraz działa antyoksydacyjnie.
I to tak, przed użyciem musimy wstrząsnąć, faktycznie następnego dnia ta nasza skóra jest taka promienna, o, zrewitalizowana i przyjemna. On, ten olejek może służyć jako początkowa część masażu, wiadomo, że nie nakładamy go samego, tylko to jest pierwszy stopień, później nakładamy na to jakiś krem, natomiast on też daje nam taki poślizg, że jesteśmy w stanie w trakcie jego wmasowywania tą naszą twarz pobudzić masażem. Dlaczego to jest fajne? Ponieważ wiem, że niektóre osoby nie lubią, gdy zostaje im ten olejek na skórze. Ja z tym nie mam problemu. Natomiast część z Was woli, gdy produkt wchłania się w 100%. I to jest właśnie taki produkt. Z mojej perspektywy super sprawa i będę używała dalej, bo jak na razie widzicie, że użyłam 2-3 razy i po prostu mówię Wam, co tutaj jest w środku i co zauważyłam na drugi dzień przy dłuższym stosowaniu, to oczywiście Wam powiem co i jak. Wygląda prześlicznie i naprawdę przyjemnie się z nim pracuje. Czuć, że jest tam witamina C. O, ma taki delikatny zapach, natomiast absolutnie niedrażniący. I teraz balsam do ciała Bali Flower. To też jest dla mnie takie odkrycie, nowość. W sumie to nie jestem w stanie powiedzieć nic jakoś bardzo dużo, natomiast super się wchłania i pięknie pachnie. Bardzo szybko się wchłania w naszą skórę, nie zostawia takiej oleistej warstwy i tak dalej. Więc ja tutaj zwracam uwagę na takie i na takie kosmetyki, ponieważ wiem, że ta formuła tych produktów jest dla Was bardzo ważna. Dla mnie samej też, bo czasami wolę taki produkt, czasami trochę inny, więc zawsze zwracam uwagę na konsystencję. Natomiast przyjemnie nawilża, zostawia takie fajne uczucie miękkości skóry i jeżeli teraz macie, tak jak ja, skłonności do przesuszania się skóry, szczególnie na nogach, bo moja skóra na nogach wygląda strasznie i ja muszę używać bardzo dużo balsamów teraz, chociaż się nie chcę, bo człowiek w długich piżamach śpi, nie? No to się nie chce tych podnosić, bo jeżeli nie patrzy. Natomiast fajny produkt, żeby przyjemnie się szybciutko wchłonął i nie zostawiał jakby śladu na skórze w postaci takich tłustych nóg oleistych, bo wiem, że nie wszystkie lubicie. Na Instagramie powiem Wam po dłuższym stosowaniu, gdy załóżmy zużyję połowę jednego i drugiego, to przyjdę do Was z takim podsumowaniem, więc tam Was bardzo serdecznie zapraszam. A ja teraz uciekam, bo muszę zmontować dla Was film. A potem muszę skoczyć na spotkanie szybciutko, odebrać paczkę, wysłać paczki i jeszcze musimy w końcu ogarnąć paksa, ponieważ ja Was zaraz wezmę, jak wygląda nasz wiatrołap. I z naszego wiatrołapu długo nie jesteśmy zadowoleni. Najpierw mieliśmy tam półeczkę i tak dalej, wszystko fajnie. Teraz ta półeczka poszła do mojej siostry, do jej mieszkania, bo my stwierdziliśmy, że chcemy tam zamknąć wszystko w paksie. I problem jest, żeby poskładać tego paksa, żeby spełniał nasze oczekiwania, więc musimy do tego przysiąść w końcu i się tym zająć, bo to troszeczkę odwlekamy. Pierwszy paks już był taki zrobiony, taki zarys tego wszystkiego, natomiast musimy przeanalizować, co tam w nim chcemy mieć w tym paksie, żeby wszystko było ok. Oprócz tego i tak stwierdziliśmy, że potrzebujemy jakiś wieszak na przykład mokre kurty, żeby je odwieźć, gdy na zewnątrz będzie padało. No to wiadomo, nie włożymy ich do szafy, tylko trzeba mieć jakiś taki właśnie wieszak, żeby one zdążyły wyschnąć. Także nie wiem jak Wy, ale ja widzę zawsze te takie DIY na Pinterestie czy tam Instagramie z paksów, co oni odwalają. Ja potem wchodzę na IKEA, patrzę na te fronty. Ja tych frontów tak nie widzę. Potem okazuje się, że nawet jakbym chciała zrobić tak, jak to zrobili na Instagramie, to mi się nie zmieści, bo musiałabym mieć 4-metrowy sufit na 4-metrowej wysokości. Więc ja totalnie nie kumam. Tak bardzo bym chciała zrobić te wszystkie rzeczy i odtworzyć je w domu, a tymczasem to się tak po prostu nie da, więc ja nie wiem w ogóle, o co chodzi i jak to się dzieje. Jestem ciekawa, czy Wam się kiedyś udało odtworzyć takie cudowne pomysły z Instagrama. Druga rzecz, którą mam na celowniku, to chcę pomalować nieszczęsny nasz przedpokój, który jest aktualnie w kolorze ciemnej zieleni i wygląda tam po prostu, nasz przedpokój aktualnie wygląda jak piwnica, jest w nim tak ciemno, że nawet po prostu powiem Wam, ziemniaki by nie wyrosły. Wiecie, jak to w piwnicach tak jest, no nie? Te memy kojarzycie, no nie? Że nic nie rośnie, ziemniaki rosną nawet w piwnicy po ciemku, ale na grządce, jak mają pełne słońce, to nic nie chce rosnąć, no nie? Mam nadzieję, że kumacie, o co mi chodzi.
Także tym się musimy zająć, tylko bardzo mało czasu, bo na najwyższych obrotach pracujemy z naszą książką, którą chcemy wydać w tym roku jeszcze, żebyście ją mieli przed świętami, żebyście mogli sobie sprawić prezent bądź swoich najbliższym. I to wszystko po prostu tak pędzi, że my nie mamy pojęcia, gdzie nam te dni uciekają. Natomiast no, początki są zawsze najtrudniejsze, a potem już popłynie. Bo na przyszły rok mamy bardzo wiele planów, także mam nadzieję, że jak już to wszystko ogarniemy i pierwszy nadruk wszystko pójdzie, no to mam nadzieję, że wszystko już potem pójdzie sprawnie. Trzymajcie za to kciuki. Dobra, idę działać. Widzicie, jak tu jest ciemno? Po prostu abstrakcja. Jaka jest przyczyna tego, że myśmy to tutaj wszystko pierdyknęli na taki ciemnozielony kolor? Otóż podobały nam się takie ciemne wnętrza w pewnym momencie, a teraz stwierdzamy, że to był totalnie nietrafiony zamysł, bo to jest wszystko fajne, jeżeli macie doświetlony dom i lampki z każdej strony, a przy aktualnych cenach prądu to się po prostu nie opyla. Więc zobaczcie, jak za mną jest ciemno. Tam po prostu wygląda to gorzej niż źle. Farba już jest kupiona, tylko po prostu mamy parę rzeczy tutaj do zrobienia z tym, żeby zacząć malować. I zobaczymy, kiedy się za to po prostu zabierzemy. Jak widzicie tutaj, stoją tutaj pudełka, które były w szafce w wiatrołapie. I pokażę Wam, jak na ten moment wygląda nasz wiatrołap. Słuchajcie, włączę światło. O, jest. Dobrze. Mamy tutaj prowizoryczny wieszak, żeby gdzieś zawieszać kurtki i półka, która stąd też będzie migrowała. Tutaj mamy tą nieszczęsną półkę na buty z opowieści dziwnej treści, która też zmieni tutaj położenie. Mamy do pomalowania wszystko tutaj. A tam to jest po prostu... Co to tam jest? Takie ciemne? Jaki ciemny ten... To jest, czajcie, że to jest cień od czujnika, wygląda jakby to była jakaś turbo pajęczyna. O, te drzwi też chcemy ogarnąć, bo szpetne jak 150. Strasznie dużo roboty ze wszystkim i strasznie mało czasu. Też chcieliśmy ruszyć łazienkę, ale my to wszystko chcemy robić sami, dlatego po prostu, nie wiem, chyba będziemy to robić na czas vlogmasów i wtedy będziemy się zajmować remontami. Więc nasz vlogmas w tym roku będzie też ostro remontowy, nie mam pojęcia. Natomiast powiem Wam zamysł. Tutaj ma być paks na całej tej ścianie. Tutaj chcemy tą szafkę na buty. W tym miejscu myślałam o jakichś wieszakach na lamelach. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i czy to w ogóle pójdzie. To lustro będzie stąd zdemontowane i będą tutaj prawdopodobnie dwa obrazy. Generalnie mi się marzyło, żeby zrobić tutaj całą tą ścianę w cegiełkach takich beżowych. Czy to wyjdzie? No nie mam pojęcia, bo to jest dużo takich załamań i boję się, że to po prostu by nam tutaj nie siadło. Oprócz tego to jest strasznie dużo pracy z tymi cegłami, z tymi, które mamy tutaj w tym miejscu. Kolejna rzecz to jest, chcemy w końcu dokończyć tą ścianę, która tak została od tamtego roku, słuchajcie. Prowizorka trzyma najdłużej. Ja się zastanawiam, czy tylko my wiecznie nie mamy na nic czasu, czy to po prostu jest międzyludzki problem. Także dajcie znać w komentarzu, bo jestem strasznie ciekawa. Ja zabieram się po raz 10 za sprzątanie kuchni dzisiaj. Tyle roboty. To jest tak, że jak masz za dużo na głowie, to w pewnym momencie totalnie nie wiesz, za co się złapać. Nie wiem, chyba przyszłam się tutaj Wam trochę pożalić, że tak wiele chcielibyśmy zrobić, a tak mało mamy na to wszystko czasu. Albo jesteśmy tak logistycznie nieogarnięci. Paradoksalnie jestem po studiach logistycznych, więc totalnie nie radzę sobie z życiem. Tyle mnie studia nauczyły. Rzeczy z góry zdjęte, więc jak się Mikołaj obudzi, podskoczymy na szybkie spotkanie i wrócimy do domu, to będę rozpakowywała te rzeczy, chyba że się teraz za to zabiorę, ponieważ muszę wymienić wszystkie krótkie spodenki, sukienki i tak dalej, schować już w pudła, wynieść na strych, no bo z racji, że mamy październik, raczej nikt w tym już nie będzie chodził, więc zluzuje mi się garderoba i wymienię sobie to na swetry. Więc fajnie, jestem ciekawa, czy Wy już powymienialiście swoją garderobę i rzeczy letnie już wylądowały gdzieś tam z tyłu szafy bądź na strychu. No i co? No i tyle. Powiedziałam Wam o wszystkich moich zamiarach i nie wiem, kiedy je zrealizuję. Żeby tak wszystko się materializowało, jak sobie wyobrazicie, nie?